Cześć, tu Pan Belfer. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! No, to witajcie na kolejnej lekcji chemii. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kwasach. A dokładnie, jakimi związkami chemicznymi są kwasy? Słuchajcie, będziemy dzisiaj mówili o tym, co to są w ogóle kwasy, jak dzielimy kwasy, jak poprawnie zapisać wzory i nazwy kwasów, jak możemy otrzymywać kwasy, jakie właściwości mają kwasy, oraz jak się zmienia i czym jest moc kwasu. No dobra, kwasu, kwasów, no to zobaczymy, co nam tutaj ta nasza lekcja przyniesie. Ok, no to jedziemy dalej. Po pierwsze, co to są kwasy? Słuchajcie, pierwsza sprawa definicja. No, każda grupa związków chemicznych ma taką swoją prostą definicję, więc od tego trzeba zacząć. Po pierwsze, kwasy to związki chemiczne zbudowane i to jest bardzo ważne, słuchajcie. Ja tu będę sobie oczywiście klasycznie zaznaczał. Zbudowane z atomu lub atomów wodoru. Tu mamy naszego głównego bohatera, tak? Czyli pamiętajcie, każdy kwas na początku będzie miał. H, jak wodór, oczywiście w chemii organicznej, bo cały czas jesteśmy tutaj w chemii organicznej. I dalej reszty kwasowej. Zobaczcie, tutaj mamy bardzo ważną informację. Ja ją sobie pozwolę podkreślić. Zobaczcie, reszta kwasowa. Co to jest ta reszta kwasowa? No to jest to, co jest poza wodorem w naszej cząsteczce kwasu. I teraz zobaczcie. Bayer polega na tym, że to mogą być bardzo różne grupy związków lub pierwiastki. Bo teraz co to jest ta reszta kwasowa? Znaczy grupy związków, w sensie grupy atomów lub pojedynczy atom. I teraz reszta kwasowa to właśnie, macie definicję pod spodem, atom lub grupa atomów znajdująca się w cząsteczce Każdego kwasu oprócz atomów wodoru. I co tam możemy znaleźć? Słuchajcie, tam w takich kwasach możemy znaleźć oczywiście takie pierwiastki jak węgiel, azot, fosfor, m.in. siarkę. To są takie najbardziej popularne: brom, jod, chlor, fluor, tlen i azot, czyli niemetale. Zobaczcie, zaznaczyłem sobie niemetale, więc pamiętajcie, że kwasy mają dużo wspólnego oczywiście z niemetalami. To jest najważniejsze. Przy czym, oczywiście, to już wiecie z poprzedniej lekcji, że występują też kwasy, którymi mogą być niektóre wodrotlenki o właściwościach wodro amfoterycznych. Pamiętajcie, jak substancja ma właściwości amfoteryczne, może zachować się jak słaby kwas i słaba zasada. A tutaj mówimy o konkretnie kwasach, o takiej grupie związków chemicznych. No dobra, to już wiemy z układu okresowego, gdzie szukać tych wszystkich ewentualnych pierwiastków, które biorą udział i tworzą nam nasze kwasy. No to teraz. Jakie dzielimy? Po pierwsze, jedną z możliwych, bo tych form podziału różnych związków chemicznych jest wiele, ale teraz będziemy mówili o tych takich najbardziej popularnych albo najważniejszej formie podziału, jeżeli chodzi o kwasy. Dzielimy je na tak zwane kwasy, uwaga, beztlenowe, beztlenowe, nowe i tlenowe. Tlenowe. No I teraz pytanie, jak myślicie, ze względu na co jest podział, właśnie taki podział kwasów zastosowany? Oczywiście, oczywiście, że na obecność lub brak obecności atomów tlenu. Ok? O, symbolu O, oczywiście, w kwasie. Także zapamiętajcie sobie, beztlenowe i tlenowe. To jest taki najważniejszy podział kwasów, jeżeli chodzi o chemię organiczną. Dobra, to jedziemy sobie dalej. No i dochodzimy do naszego ogólnego wzoru kwasów. Ten wzór, który widzicie przed sobą, ten HR, to teraz zastanówmy się, co jest czym. Po pierwsze, uwaga, H, no to każdy z Was wie, że to jest symbol wodoru. No, było z definicji kwasy to... Związki chemiczne zbudowane z atomu jednego lub kilku. Teraz skąd wiem, że będzie kilka? Zwróćcie uwagę, że tutaj macie małą literkę my. Ta literka my to jest oznaczenie, że tam może być jakaś liczba, tak zwany indeks dolny, indeks stechiometryczny. Skąd ona się tam może wziąć? Jeżeli nasza reszta kwasowa, czyli nasze R, które tutaj widzicie na czerwono zaznaczone, będzie miała wartościowość inną niż 1. Czyli jeżeli wartościowość reszty kwasowej będzie 1, to nie będziecie pisali niczego przy atomie wodoru. Dlatego, że uwaga, przypominam Wam, atom wodoru jest zawsze jednowartościowy. A jeżeli tam nasza reszta kwasowa będzie miała jakąś wartościowość 2 albo 3 albo 4, Tak, no to w tym momencie musimy sobie tutaj spisać tą wartościowość i dlatego tutaj pojawia nam się M. Okay? To jest jakby spisane na krzyż tą metodą. No dobra, to już wiecie, jak działa ogólny wzór kwasów, wodór i reszta kwasowa. Wiecie już, co oznacza ten symbol, mała literka M. Skąd on się bierze? To jest wartościowość reszty kwasowej, a że reszty kwasowe mogą być różne, no to taką mamy sytuację. No to teraz zajmiemy się konkretną naszą, konkretnymi naszymi przykładami. Pamiętajcie, że będę Was prosił, a zostawiłem sobie jeszcze tutaj o ten ogólny zapis. Pamiętajcie, że będę Was prosił, kiedy ja zaczynam robić jakiś przykład, warto, żebyście sobie zrobili w tym momencie przerwę, zapisali sobie coś na kartce papieru, nieważne, jakąkolwiek macie przy sobie, żebyście sprawdzili, czy Wasz tok myślenia jest prawidłowy. I dopiero potem odtwarzacie dalej materiał i rozwiązujecie dalej ze mną zadanie, sprawdzając to, co wyszło Wam na Waszej, na waszej kartce. To wtedy znajdziecie też, jakby. no tam gdzie możecie źle myśleć, tak, także swój błąd możecie znaleźć, który gdzieś tam coś wam w głowie kombinuje i robi podgórkę, jeżeli chodzi o rozwiązywanie chemii. Dobra, no to wracamy sobie do naszego zadania. Zobaczcie. Jak tworzymy wzory sumaryczne kwasów na podstawie nazwy? Czyli teraz będzie takie zadanie, gdzie będzie podana nazwa, i mamy z tej nazwy zrobić wzory. Wzór. Zobaczcie, jest takie zadanie. Napisz wzór sumaryczny kwasu chlorowodorowego. Obok zrobiłem wam instrukcję. To jest taka bardzo ogólna instrukcja, ale ona pokazuje nam krok po kroku, jak mamy do tego zadania podejść. Punkt pierwszy. Na początku napisz symbol wodoru i pamiętaj, że wodór jest jednowartościowy. OK. No proszę bardzo. Mówisz, masz. Zapisz nad jego symbolem wartościowość 1. Mhm. Widzicie? Podobnie jak, zobaczcie gdzie, podobnie jak we wzorze ogólnym, nie? Też od tego zaczynamy. Teraz uwaga, następnie napisz symbol reszty kwasowej, którą w przypadku kwasów beztlenowych będzie sam nie metal, a w przypadku tlenowych grupa atomów, niemetal plus tlen, które poza wodorem tworzą dany kwas i napisz nad nią jego wartościowość. W przypadku kwasów oczywiście najprościej jest się uczyć... No, niestety, tych najbardziej podstawowych wzorów na, na pamięć, To teraz Wam powiem, to będzie troszkę e, no, taka najprostsza metoda. Ale gdybyście kombinowali to, zobaczcie, jeżeli jest napisane kwas chlorowodorowy, to znaczy, że on składa się tylko z chloru i wodoru. Czyli obok wodoru, który już napisałem, powinienem napisać symbol atomu chloru, bo to jest kwas beztlenowy. E, no to w takim razie piszemy sobie symbol chloru. Okay? No i teraz kolejny punkt, trzeci. W przypadku kiedy reszta kwasowa ma inną wartościowość niż 1, a akurat w kwasie chlorowodorowym chlor jest jednowartościowy, to zaznaczam sobie tutaj jedynkę wpisuję nad resztą kwasową, tak? O, dalej. O, dobra. E w przypadku, kiedy byłoby, aha, no i w kwasach beztlenowych, o, to jest ważne, w kwasach, tu, 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 tu jesteśmy, słuchajcie, tu jesteśmy, y, tu, 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 ok. W kwasach beztlenowych niemetal przyjmuje najniższą Możliwą dla siebie wartościowość, ponieważ niektóre pierwiastki e, mogą mieć kilka wartościowości. E, więc, akurat, jeżeli coś tworzy kwas beztlenowy, no to będzie najniższa z możliwych. Jeżeli spojrzycie sobie w układ okresowy, na przykład, o właśnie, bo układ okresowy zawsze się przydaje. Jeżeli macie przed sobą układ okresowy, w którym są wypisane wartościowości, no to właśnie, jeżeli tam są, jest kilka wartościowości i dany pierwiastek tworzy kwas, jak w przypadku chloru, chlor, zobaczcie, ma wartościowość, może mieć wartościowość 1. 3, 5 i 7 to oznacza, że jeżeli to jest kwas beztlenowy, to zawsze będzie ta najniższa wartościowość, czyli w naszym przypadku było to 1. Dobra? Eee, w przypadku kwasów tlenowych nie jest to takie proste i wymaga to odrobiny nauki. Dlatego Wam powiedziałem, że niektóre te podstawowe wzory kwasów warto znać. Teraz to jest jeszcze ważne, żebyście wiedzieli, że to właśnie to jest nasza uwaga R, czyli nasza reszta kwasowa. Widzicie? Tak, poza wodorem, tak. Wodór sobie zasłaniamy, to co zostaje poza wodorem to jest nasza, nasza reszta kwasowa. No i trzeci punkt, w przypadku kiedy reszta kwasowa ma inną wartościowość niż 1, to zgodnie z regułą nakrzyż wartościowość reszty kwasowej zapisujemy cyfrą arabską jako indeks stechiometryczny, indeks dolny. Zobaczcie, u nas oba pierwiastki, które tworzą nasz kwas są jednowartościowe, i wodór i chlor, w związku z tym nie piszemy niczego w narożniku, a to jest taki model, tak, model tej cząsteczki. Zielona, zielona kulka będzie symbolizowała atom chloru jednowartościowego, a tu mamy wodór też jednowartościowy, i takie coś sobie to tworzy. Oczywiście no, w praktyce te atomy nie mają takiej samej wielkości, ale to jest tylko taki modelowy model cząsteczki. No dobrze, idziemy do następnego zadania. Słuchajcie. Napisz wzór sumaryczny kwasu siarkowodorowego. Znowu, jeżeli jest prośba o kwas, to w kwasach nieorganicznych pamiętajcie, wszystkie kwasy zaczynają się od symbolu atomu wodoru, no bo zaczynamy się od atomu wodoru. Napiszemy sobie na wartościowość 1, bo o tym też trzeba pamiętać. I teraz siarka. Znowu, jeżeli to jest siarko to znaczy, że to jest kwas beztlenowy, bo składa się tylko z siarki i wodoru. Biorę sobie układ okresowy, pierwiastków, jeżeli mam wartościowości, szukam sobie i co ciekawe, siarka może mieć trzy wartościowości, 2, 4 i 6. W związku z tym, że to jest kwas beztlenowy, to piszę sobie oczywiście symbol siarki, i teraz nad siarką wpisuję najniższą wartościowość siarki, jaką znalazłem w układzie okresowym. Pamiętajcie, bo 2, 4 i 6, czyli w naszym przypadku będzie to po prostu 2. To oznacza, że w tym przypadku siarka jest dwuwartościowa, czyli tak naprawdę znowu reszta kwasowa jest dwuwartościowa. Co to oznacza? Oznacza to, że z regułą, zgodnie z regułą na krzyż, tą wartościowość muszę z siarki spisać tutaj. Jako indeks dolny przy atomie wodoru. Dlatego wzór sumaryczny kwasu siarkowodorowego to jest H2S. Zobaczcie, co się z tym wiąże. Widzicie, pamiętajcie tą literkę M, że jeżeli wartościowość jest inna niż 1, a siarka akurat jako reszta kwasowa w kwasie siarkowodorowym jest dwuwartościowa, więc pisuje na krzyż przy atomie wodoru. Stąd ta dwójka nam się tutaj pojawiła przy, przy wodorze. Dobra, jedziemy sobie dalej. No dobra, to teraz ostatni przykład. Napisz wzór sumaryczny kwasu siarkowego 6. Ciekawostka to już jest kwas tlenowy, bo nie ma nazwy kwas chlorowodorowy, siarkowodorowy, gdzie widzimy, że to jest tylko chlor i wodór, tylko siarka i wodór. A tutaj mamy kwas siarkowy 6. Jeszcze mało tego ta cyfra rzymska oznacza, że prawdopodobnie jest jeszcze inny kwas siarkowy, gdzie siarka przyjmuje inne wartościowości. I moja dobra rada jest taka, żebyście pewnych kwasów nauczyli się na pamięć, e, ich wzorów sumarycznych. One Wam się przydadzą później przy kolejnych tematach. I za chwilę pod spodem będzie tabelka, gdzie takie najważniejsze kwasy Wam wypisałem. Ale jakby coś, to zawsze Wam pokażę, że właśnie jeżeli mam takie zadanie kwasu siarkowego 6, to po prostu pamiętajcie, zaczynamy zawsze od e, wodoru. tak? Potem mamy. Siarka i tlen i teraz zobaczcie w tym przypadku wzór sumaryczny wygląda tak i Wodór jest jednowartościowy, siarka jest sześciowartościowa, tlen jest dwuwartościowy. I teraz skąd wiem, że siarka jest sześciowartościowa? Tu jest napisane, że siarka jest sześć. Tutaj się, kwasu siarkowego 6. I właśnie stąd biorą się te w nazwach kwasów, te pewne cyfry rzymskie, ponieważ okazuje się, że pewnie wygląda, występuje inny kwas siarkowy w przyrodzie i trzeba odróżnić je od siebie. I odróżnia się je za pomocą, w nazwie odróżnia się za pomocą tej cyfry, która oznacza wartościowość siarki. Czyli w naszym przypadku tutaj siarka jest sześciowartościowa. No, i w związku z budową tej cząsteczki jest taki, a nie inny wzór, wzór sumaryczny H2SO4. Możemy sobie to jeszcze potwierdzić matematycznie, czy na pewno nam to wychodzi, że siarka jest sześciowartościowa? Robi się to tak, zobaczcie, już Wam pokazuję, bo to jest taka sztuczka matematyczna. Wartościowość tlenu razy ilość sztuk, jaką on występuje, czyli w naszym przypadku to będzie, zobaczcie, 2 razy 4 i uwaga, uwaga, od tego odejmuje się ilość tlenów, czyli 2 razy jego wartościowość. Tak? Czyli to mamy dwa atomy tlenu jedno i są jednowartościowe. I w ten sposób widzimy, że mamy 2 razy 4, to jest 8, minus 2 równa się 6. I teraz jaka nam, co to nam potwierdza? Że akurat nam wyszło, że ta nasza siarka jest sześciowartościowa, tak? Także możecie sobie zawsze to sprawdzić, żeby czasami jak pamiętacie te wzory, to czasami wam zapomnicie o jakiejś dwójce, małej albo czwórce, coś w tym indeksie stechymetrycznym popsujecie, więc za pomocą tego prostego e, matematycznego działania możecie sobie sprawdzić, czy wychodzi wam taka wartościowość, jaka była w zadaniu, na przykład tak, że mam kwas siarkowy 6. Dobra, tak tworzymy wzory sumaryczne, a teraz uwaga, jak tworzymy nazwy kwasów tlenowych na podstawie wzorów sumarycznych. Ok, no to jedziemy w takim razie z takim Zadankiem. Tutaj też znowu możecie sobie najpierw zrobić pauzę rozwiązać te zadania przede mną, a potem odtworzyć dalej ten materiał, który tutaj będzie sobie leciał. Podaj nazwę systematyczną kwasu o wzorze sumarycznym H2SO3. Okej, okay, no to ja polecam sobie to najpierw jeszcze raz przepisać. H2SO3. No i teraz tak, wiemy, że to jest kwas tenowy, czyli nie będzie się nazywał kwasem siarkowodorowym, bo kwas siarkowodorowy to pamiętajcie jest tylko H2S. Także tutaj mamy tylko. Tak, żółty, żółtą kulkę oznaczają, oznaczającą w tym modelu siarkę i dwa atomy wodoru, to było to, H2S, a tu już mamy kwas, siar, kwas z tlenem, czyli to już nie będzie kwas siarkowodorowy, tylko to będzie jakiś inny. No i przed chwilą mieliśmy przykład kwasu siarkowego 6. To teraz pytanie jest takie: to skoro to jest kwas z siarką, to będzie też kwas siarkowy. Teraz pytanie, której siarki to będzie e, kwas? I teraz co wiecie? Wiecie, że wodór jest jednowartościowy. Wiecie, że tlen jest dwuwartościowy. Nie macie pojęcia, ilu wartościowa jest siarka w tym kwasie. Przed chwilą wam pokazałem, jak to można sobie zrobić. Wystarczy pomnożyć wartościowość tlenów razy ich występowanie w danej wzorze, w danej, w danej substancji, 2 razy 3, i odjąć od niej wartościowość wodoru razy ilość atomów wodoru, jakie występują w danej substancji. Co nam daje? 3, 2 razy 3 to jest 6 minus 2 równa się 4. I to oznacza, że nasza siarka nie jest X w wartościowości X, tylko wyszło nam teraz, że jest 4wartościowa. A to z kolei oznacza, że substancja, która jest przed wami tutaj zapisana, nazywa się kwas siarkowy siarkowy 4. OK. Tam, tutaj proszę bardzo, zobaczcie teraz, porównacie. Do góry mieliśmy kwas siarkowy 6 jako przykład naszego, naszego zadania, a tu mamy na dole kwas siarkowy 4. One mają zupełnie inne wzory i często nam się mylą, tak? Zobaczcie, tu mamy kwa... wzór H2SO4, a tu mamy H2SO3. Ale to są zupełnie inne substancje, ze względu na to, że siarka występuje w jednym i w drugim przykładzie na innej wartościowości. No dobra. No i teraz inny przykład mamy. Podaj nazwę systematyczną kwasu o wzorze sumarycznym H2CO3. No to zrobilibyśmy to podobnie, nie? H2CO3. Znowu pamiętam, że tlen jest dwuwartościowy, wodór jest jednowartościowy, ok, czyli mogę sobie pomnożyć 3 razy wartościowość. Nie ma znaczenia, że to będzie 2 razy 3, 3 razy 2 i odejmujemy od tego 2 razy atomy wodoru, razy ich wartościowość równa się 6 minus 2 równa się. 4 oznacza to, że węgiel jest czterowartościowy. No i teraz musielibyśmy stworzyć nazwę. Skoro wcześniej siarka była czterowartościowa, no i było to kwas siarkowy 4, no to teraz pewnie to będzie kwas kwas węglowy węglowy. I już by was kusiło, żeby napisać tą czwórkę, no bo przed chwilą pisaliśmy, a teraz co? A teraz uwaga, chciałbym, żebyście zwrócili e, swoją uwagę na to, co przygotowałem tutaj. Taką ramkę, pamiętaj. Pamiętaj, wartościowość niemetalu tworzącego resztę kwasową kwasu tlenowego, tu mieliśmy oba przykłady, to były kwasy tlenowe, podajemy w nazwie tylko, i tu jest bardzo ważna informacja, zobaczcie. Tylko wtedy, tylko wtedy, jeśli istnieje inny kwas z tym niemetalem, ale o innej wartościowości. W przypadku siarki pokazałem wam, że siarka może być, tworzyć kwas siarkowy 6 i kwas siarkowy, kwas siarkowy 4. A w przypadku węgla tylko węgiel 4-wartościowy tworzy kwas, bo uwaga, w układzie okresowym, jak sobie spojrzycie, mamy dwa atomy węgla, znaczy dwa, znaczy dwa rodzaje węgla. Węgiel może być dwuwartościowy lub czterowartościowy, ale ciekawostka jest taka, że ten dwuwartościowy nie tworzy kwasów, tworzy tlenek obojętny, tlenek węgla 2, który nie reaguje z wodą, nie tworzy kwasów itd. itd. W związku z tym jest tylko jeden kwas. H2CO3, kwas węglowy, nietrwały i tak dalej. On występuje w wodzie gazowanej między innymi. No i nie piszemy tej cyfry, bo nie ma innego. Nie mamy od czego go odróżniać. Więc w przypadku kwasu węglowego to po prostu jest prawidłowa nazwa, kwas węglowy. I teraz chciałbym, żebyście naprawdę wzięli sobie do serca to, że przygotowałem wam taką tabelkę i to jest. Bardzo ważne, żebyście po prostu się tej tabelki, która tutaj jest zebrana, nauczyli. To znaczy nazwy prawidłowej i prawidłowego wzoru sumarycznego. Kwas chlorowodorowy HCl. Kwas siarkowodorowy H2S. Kwas siarkowy 6, wzór sumeryczny h 2 s 4 Kwas sierkowy 4, wzór sumaryczny H2SO3. Kwas azotowy 5, HNO3. Kwas węglowy H2CO3. Kwas fosforowy 5. H3PO4. I uwaga, pamiętacie, że każdy kwas składał się z wodoru i reszty kwasowej. To ja teraz pozwolę sobie podkreślić w każdym z tych kwasów resztę kwasową. Zobaczcie tu, 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 tu i tu. Czyli jeżeli zasłaniam sobie wodór, no to mamy resztę kwasową. Reszta kwasowa ma swoją wartościowość. Pamiętacie tą literkę M nie? Z, ze wzoru ogólnego. Skąd mam wiedzieć, patrząc na wzór sumeryczny, ilu wartościowa jest dana reszta kwasowa? No właśnie, patrząc na wzór kwasu. Nie trzeba się tego uczyć na pamięć. Jeżeli mamy HCl i przy H nie ma żadnej, e, żadnego indeksu stychometrycznego, czyli żadnej do małej cyferki, to wtedy wiemy, że nasza reszta kwasowa jest jednowartościowa w tym przypadku. Jeżeli mamy kwas siarkowodorowy i przy wodorze jest dwójka, to oznacza, że reszta kwasowa kwasu siarkowodorowego jest dwuwartościowa. W przypadku kwasu siarkowego 6 też widzimy dwójkę na dole przy wodorze, czyli też jest dwuwartościowa. Dalej też jest dwuwartościowa. Tutaj nie widzimy żadnej cyfry, więc e, a reszta kwasowa kwasu azotowego 5, czyli to nasze NO3 jest jednowartościowe. Tutaj widzimy, że jest dwuwartościowe, a w kwasie fosforowym 5 widzimy H3PO4, co oznacza, że reszta kwasowa PO4 jest trójwartościowa. Pamiętajcie, skąd to się bierze? Ano, stąd. I na przykład jeszcze jakiś gdzieś wam zaznaczę, żeby nam to nie uciekło. No to będzie najprościej. I tu stąd, tak? Z tej liczby, która jest przy wodorze. Jak jest widoczna, to, jest to, 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 to taka, taka ma wartościowość reszta kwasowa, jak jej nie widać, to znaczy, że mm, ma wartościowość 1, reszta kwasowa. No dobra, nauczcie się tego, to wam się po prostu przyda. Jedziemy dalej. Jak możemy otrzymywać kwasy? Czyli trochę o, e, równaniach reakcji. Pierwsza sprawa, jak otrzymujemy kwasy beztlenowe. E, ogólny zapis, który Wam przygotowałem, to jest tak, że związek nie metalu, proszę bardzo, związek wodoru z niemetalem. OK. Rozpuszczamy go w wodzie i powstaje kwas beztlenowy. Tak to mniej więcej się robi. I teraz zobaczcie moje zadanie. Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu chlorowodorowego. W nawiasie solnego, bo inna nazwa kwasu chlorowodorowego to jest kwas solny. Taka nazwa zwyczajowa. A systematycznie chemicy nazywają go kwasem chlorowodorowym. Chociaż też często używają skrótu właśnie podaj kwas solny czy cokolwiek innego. Jak to zrobić? Związek wodoru z niemetalem. metalem. No to jeżeli to jest związek wodoru z niemetalem, to po prostu mamy gazowy chlorowodór. I teraz to, że on jest gazowy, oznaczamy sobie taką literką w nawiasie na dole G. Oznacza to gaz w chemii. I teraz uwaga, biorę sobie ten gaz i wpompowuję go w wodę. Dlatego woda jest na strzałce wpisana, bo tak rozpuszczamy go w wodzie. On nie reaguje z wodą. To nie jest plus h 2 tylko po prostu miesza się z wodą i rozpuszcza się w wodzie, co powoduje, że otrzymujemy HCl. Teraz w nawiasie napiszemy takie oznaczenie AQ a Q oznacza aqua, czyli roztwór wodny. Czasami też, czasami też w nawiasie można wpisać na dole C, czyli ciecz. Czyli to jest ta przemiana, tak? Że gazowy chlorowodór zmieniamy sobie, w, rozpuszczamy go w wodzie, otrzymujemy w ten sposób kwas. Dobra? Pamiętajcie, że oczywiście wcześniejszy etap jest taki, że wodór musimy połączyć z chlorem, ale tu nie będziemy się teraz zajmowali, bo to już było wcześniej na wcześniejszych lekcjach. OK. no i teraz jak otrzymujemy kwasy tlenowe? Mamy następno, następne polecenie. E, tutaj mamy sytuację następującą, że bierzemy sobie tlenek kwasowy, reagujemy z wodą, Czekajcie. O, bierzemy sobie tlenek kwasowy, który reaguje z wodą. Zobaczcie, teraz nie ma na strzałce wody, tylko jest reakcja i otrzymujemy kwas tlenowy. I teraz zobaczcie, mamy takie, takie zadanie. Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu azotowego 5. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, co to jest tlenek kwasowy? Przecież już wiecie, co to są tlenki. Tlenki to związki jakiegoś pierwiastka z tlenem. Teraz, jaki pierwiastek będzie dawał kwas azotowy 5? No, odpowiedź jest prosta: azot. W związku z tym zapisujemy sobie symbol azotu i ma to być tlenek, więc oczywiście wpisujemy nad, obok niego symbol tlenu. Wiemy, że tlen jest w tlenkach dwuwartościowych. Teraz pytanie jest takie. Jaką wartościowość mam napisać nad azotem? Okazuje się, że ona jest ukryta w nazwie, bo akurat tutaj mamy fajną podpowiedź: kwasu azotowego 5, co oznacza, że N jest pięciowartościowe. I teraz sprawdzam regułę na krzyż i wychodzi nam, że muszę tutaj przy azocie spisać dwójkę, a przy tlenie piątkę, bo to się zrobiło to tu, a to się zrobiło tu. OK? To metoda na krzyż. Mamy wzór sumaryczny kwasu, tlenku azotowego 5. Tlenku azotu, przepraszam, tlenek azotu. Tlenek azotu. Tlenek azotu 5. I teraz to jest właśnie nasz tlenek kwasowy, bo z niego powstaje kwas. Jak? No właśnie w wyniku reakcji z wodą plus H2O. Otrzymujemy kwas, który znacie z tej tabelki, o której przed chwilą mówiliśmy sobie, H2. NO3 to jest kwas azotowy 5, taki ma wzór. I teraz najważniejsze, jak napisaliście już całość, no to trzeba uzupełnić. Zobaczcie, że po lewej stronie równania mamy dwa atomy azotu, N2, a po prawej mamy tylko jeden. Więc co teraz muszę zrobić? Muszę napisać dużą dwójkę, żeby coś się stało, żeby nam azot się zgadzał, tak? Dwa razy azot. No i teraz dalej. Mamy dwa atomy wodoru przed strzałką, po stronie substratów, zgadza się, za strzałką też mamy dwa atomy wodoru. No i jeszcze uwaga, ile atomów tlenu mamy w sumie przed strzałką? 5 plus 1. Tutaj jest 1, tu jest 5, co daje nam 6. No i teraz uwaga, magia. 2 razy 3 też równa się 6. OK, zgadza się. Macie napisane równanie reakcji otrzymywania kwasu azotowego 5, czyli kwasu tlenowego. Pamiętajcie, kwasy tlenowe powstają z tlenków. No dobrze, yy, jedziemy dalej. Jak wiele związków chemicznych, grupa kwasów też ma swoje takie dosyć charakterystyczne właściwości i zastosowania. No to szybko sobie przez nie przebrnijmy, żebyśmy, żebyśmy wiedzieli, z czym nam się kwasy mają kojarzyć. Po pierwsze, większość kwasów ma ciekły stan skupienia. Ale na przykład kwas fosforowy 5H3PO4 jest w postaci bezbarwnych kryształków, czyli ma stały stan skupienia. Czyli większość jest cieczami, ale nie wszystkie. Dobrze rozpuszczają się w wodzie. To jest ogólna zasada. Stężone roztwory niektórych kwasów są żrące. Przy pracy z nimi trzeba szczególnie uważać. Także pamiętajcie, żrące kwasy są niebezpieczne, mogą skaleczyć, mogą spowodować poparzenia na skórze, zniszczyć wasze ubrania, więc jak będziecie mieli kiedyś z nimi do czynienia, to podejdźcie do nich ostrożnie, załóżcie rękawiczki. Wiecie, te wszystkie zasady BHP, o których mówiliśmy dawno temu. Wodne roztwory kwasów przewodzą prąd elektryczny, są elektrolitami, Czyli jeżeli rozpuścimy kwas w wodzie, to nam za nagle taki roztwór będzie przewodził prąd elektryczny, jakbyśmy chcieli sobie sprawdzić, czy na. No nie wiem, kabelek sobie przetniemy, włożymy, żarówka się zapali, na przykład, nie? Nadal, że będzie źródło prądu, jakieś. Roztwory kwasów mają odczyn kwaśne, czyli tak zwany kwaśne pH, oranż metylowy, który jest właśnie wskaźnikiem dla kwasów, zmienia kolor z pomarańczowego, czasami żółtego na czerwony, to jest charakterystyczna zmiana, a uniwersalny papier wskaźnikowy z żółtego na czerwony, jak włożymy sobie do kwasu. Do czegoś, co jest kwasem, będzie taki kolor, się, tak się będzie zmieniał kolor. Dalej rozcieńczając stężone roztwory kwasów, gdybyście kiedykolwiek byli w takiej sytuacji, to pamiętajcie, że należy niewielkimi porcjami dodawać kwas do wody, czyli bierzemy dużo wody i po trochu wlewamy do niego. Kwasu. Jest ten wierszy, który większość z Was kojarzy. Pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody. Zapamiętajcie sobie. No, to jest dla Waszego bezpieczeństwa, gdybyście kiedykolwiek byli przed taką sytuacją postawieni. No dobra, a jakie zastosowanie mają kwasy? Wybrane, oczywiście. Kwas węglowy H2CO3 jest składnikiem napojów gazowanych. Okej, okay, wszystkich. Wody gazowanej, coli, pepsi, fanty, tam gdzie są bąbelki, tam za te bąbelki odpowiedzialny jest kwas węglowy, a on się rozkłada i jak się rozkłada, to tworzy dwutlenek węgla, czyli tlenek węgla 4, który się ulatnia w postaci tych bąbelków. To stąd to się bierze. Kwas azotowy 5 z kolei, HNO3, służy do produkcji nawozów sztucznych. Między innymi pamiętajcie o tym, że dzięki temu możecie sobie zjeść piękne nawożone warzywka, kupując je w sklepie. Kwas fosforowy 5, H3PO4, służy do produkcji odrdzewiaczy, Napojów typu kola i galaretek owocowych. Dlatego na przykład kola albo Pepsi dobrze służy jako: jak macie jakąś śrubkę zardzewiałą, to możecie sobie ją posmarować, zalać kolą czy cokolwiek innego i tardza się rozpuści. Dlatego, że. No, kwas fosforowy 5 ma taką właściwość, że może być od więc nie musicie kupować od można zastosować kole, jako ciekawostkę Wam powiem. Z kolei kwas solny, inaczej chlorowodorowy, czyli HCL, służy do produkcji niektórych barwników w przemyśle kosmetycznym. Takie mamy zastosowanie. No dobrze, i ostatni punkt, jak zmienia się i czym jest moc kwasu. Definicja. Moc kwasu to zdolność do odłączania kationu wodoru od cząsteczek kwasu w procesie dysocjacji jonowej. Brzmi Trudno, ale zobaczcie, o co chodzi. Chodzi o to, że niektóre kwasy bardzo łatwo, jak już mamy, wrzucamy je do wody, rozpuszczamy z wodą czy innego, rozdzielają się, bo woda ma takie właściwości specjalne, że powoduje, że niektóre cząsteczki łatwo się rozdzielają tak na kation wodoru i anion reszty kwasowej w procesie dysocjacji. I teraz uwaga. Im łatwiej to się dzieje, tak, tu mamy model kwasu solnego, kwasu chlorowodorowego, tym mocniejszy jest kwas. Tak? Czyli jeżeli łatwiejsze jest to rozdzielenie. Na kation wodoru i, i anion chórkowy, to znaczy, że kwas jest mocniejszy. A co to jest ta dysocjacja jonowa? To jest właściwie proces właśnie tego rozpadu cząsteczek związku chemicznego, tak, jest związek na jony, czyli te kationy i aniony pod wpływem rozpuszczalnika, czyli wody. Tak? Okej. Okay. To pamiętajcie, im łatwiej to się dzieje, to tym mocniejszy jest kwas. Taka jest definicja. No i jak zmienia się moc kwasów beztlenowych, tak? czyli tych, które nie ma, zawierają sobie tlenów. Jak patrzymy sobie w układzie okresowym, to te, które są bardziej w stronę tych gazów szlachetnych na końcu, tak? Te, te, te kwasy tych pierwiastków, tych niemetali, będą mocniejsze. Czyli rośnie nam ta moc wraz ze wzrostem liczby atomowej w okresie. Liczba atomowa, pamiętajcie, to jest ta liczba, która jest w narożniku każdego pierwiastka w układzie okresowym, symbolu każdego pierwiastka w układzie okresowym. Ok, dobra? Czyli na przykład to oznacza, że kwas. Tu wam zaznaczę, słuchajcie, że kwas, ojejku, ojejku, nam się tutaj coś chwyciło, wybaczcie, że kwas chlorowodorowy będzie silniejszy niż kwas siarkowodorowy, patrząc w okresie, okay? bo jest dalej. Czyli w okresie widzicie, że rośnie nam w tą stronę, tak? A gdybyśmy patrzyli sobie w grupie, w układzie okresowym, no to mocniejsze kwasy to są te, które są na dole danej grupy, kwasy beztlenowe, bo też pamiętajcie o tym, że moc kwasu wzrasta wraz z liczbą atomową niemetalu. metalu, ok? Czyli w dół. A jak to jest w przypadku kwasów tlenowych, czyli takich, które zawierają sobie tlen? W przypadku okresu jest tak samo, tak? Także rośnie w ten sposób, ale w przypadku grupy, te tlenowe są silniejsze w górę, tak, także yy, zobaczcie, że to jest tak, moc kwasów rośnie wraz ze wzrostem liczby atomowej niemetalów w okresie, okay? ale wraz ze zmniejszaniem się liczby atomowej, teraz to jest ważne słowo, zmniejszaniem się liczby atomowej, czyli w przypadku beztlenowych, bo odwrotnie, nie? czyli tutaj mamy mocniejsze te, które są wyżej w grupie niż niżej. Okej, okay. a jak zmienia się moc kwasów tlenowych, w których występuje ten sam pierwiastek, ale na różnych wartościowościach. Zobaczcie, tutaj mamy cztery kwasy chlorowe zapisane. No i uwaga, im więcej atomów tlenu w cząsteczce, tym mocniejszy kwas taka jest zasada. Także widzicie, w pierwszym mamy jeden atom tlenu tylko w cząsteczce, a w tym ostatnim kwasie chlorowym 7 aż cztery atomy tlenu w cząsteczce, więc on jest silniejszy, po prostu, mocniejszy niż te pozostałe. No i tutaj macie ładną taką tabelkę z podziałem, które kwasy są mocne na czerwono na żebyście się łatwiej wam się nauczyło. Tak, kwas, kwas chlorowodorowy, bromowodorowy, siarkowy 6, azotowy 5, chlorowy 5 i chlorowy 7 są uznawane za kwasy mocne, a za kwasy słabe, te, które występują w roztworach wodnych w postaci jonów i cząsteczek, czyli zarówno e, tak, tak jako cząsteczka i tak jeszcze, tak, e, to to są tak zwane kwasy słabe, które i tak, i tak występują w roztworze. To jest kwas właśnie siarkowodorowy, kwas azotowy 3, kwas węglowy, kwas fosforowy 5 i kwas chlorowy 1. To są te kwasy słabe. No okej, okay. podsumowanie. Jakimi związkami chemicznymi są kwasy? O czym się dowiedzieliście? Dowiedzieliście się, dowiedzieliście się dzisiaj co? To są kwasy. Jak dzielimy kwasy? Jak poprawnie zapisać wzory i nazwy kwasów? Pamiętajcie, polecam wam jednak tą tabelkę i nauczyć się tych podstawowych wzorów kwasów i nazw. To nie jest dużo do nauki, uwierzcie mi. Jak możemy otrzymywać kwasy? Pokazałem na przypadku kwasów beztlenowych i tlenowych, kiedy potrzebujemy tlenek kwasowy, jak go sobie stworzyć, żeby nie uczyć się niczego na pamięć, jakie właściwości mają kwasy. Też mamy o tym mówiliśmy i zastosowanie, też oczywiście tam też było, jak się zmienia i czym jest moc kwasu. To też mówiliśmy sobie, jak to tam się zmienia w tych naszych grupach i okresach i że to jest właśnie ta łatwość odłączania sobie wodoru od cząsteczki kwasu. Czasami to jest łatwiejsze i wtedy to jest mocny kwas, a jak to jest takie trudniejsze, że jeszcze zostaje nam trochę tych cząsteczek kwasu w tym naszym roztworze wodnym, to wtedy mówimy, że to jest kwas słaby. No to co? Do celu, nie? Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się, hej! Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No, i do zobaczenia w kolejnej lekcji.